Przestoje w fabrykach związane z awariami urządzeń generują dla firm produkcyjnych poważne koszty. Wówczas każda godzina jest niezwykle cenna, dlatego tak istotna jest sprawna naprawa, aby cała linia produkcyjna mogła jak najszybciej powrócić do działania. Dziś zobaczymy, jak przebiegają prace serwisowe. W tym celu odwiedziliśmy zakład firmy RGB Elektronika z Wrocławia. Świadomi jesteśmy, jak nieoczekiwane przestoje pociągają ze sobą wysokie koszty. Dlatego realizujemy ekspresowe naprawy w ciągu jednego dnia. Aby jeszcze lepiej sprostać oczekiwaniom naszych klientów, jako jedyni w Polsce świadczymy usługi napraw i sprzedaży 24 godziny, 7 dni w tygodniu, weekendy i święta. W RGB naprawiane są urządzenia automatyki przemysłowej, w tym serwonapędy, falowniki, zasilacze, komputery przemysłowe i inne podzespoły do maszyn i robotów. My przyjrzymy się, jak przebiega naprawa panelu operatorskiego robota przemysłowego. Po przywiezieniu do serwisu sprzęt wypakowywany jest w magazynie przyjęć. Żeby udokumentować stan, w jakim trafił do serwisu, pracownik po odpakowaniu robi zdjęcia. Oprócz tego kamery rejestrują cały proces rozpakowywania. Następnie przygotowywane jest zlecenie naprawy i panel trafia do magazynu buforowego. Do realizacji zlecenia przydzielany jest technik serwisu, a także opiekun regionalny, który odpowiada za kontakt z klientem. Na początek trzeba przeprowadzić diagnozę, ustalić, co jest przyczyną awarii oraz jakie prace trzeba wykonać, aby przywrócić sprzęt do poprawnego działania. Po wstępnych oględzinach urządzenie jest instalowane w specjalnym stanowisku testowym, dedykowanym dla konkretnej maszyny. Jeśli chodzi o diagnozę tego panelu, uszkodzone są matryca oraz kabel przesyłowy. Zamontować trzeba także nowy przycisk bezpieczeństwa. Opiekun informuje klienta o zakresie naprawy oraz jej koszcie. Po akceptacji technik serwisu może przystąpić do działania. Prace serwisowe zaczynają się od umycia urządzenia. Czyszczona jest obudowa. Elementy elektroniki trafiają do myjki ultradźwiękowej. Następnie umyte części są dokładnie suszone. Wracamy na stanowisko serwisowe. Komponenty potrzebne do wykonania naprawy przywożone są z magazynu. W magazynie mamy ponad 100 tysięcy produktów, często trudno dostępnych, które jesteśmy w stanie wysłać do naszych klientów w ciągu 24 godzin. Dzięki temu nasi klienci mogą znaleźć urządzenia, za pomocą których przywrócą maszynę do działania. Technik wymienia klawiaturę, a także montuje nową matrycę. Prace serwisowe wykonywane są w kabinie laminarnej, a więc w warunkach sterylnych. Dzięki temu ograniczana jest możliwość osadzania drobnych pyłów i zanieczyszczeń, które mogłyby zakłócić pracę panelu. Dodatkowo stosowane są zabezpieczenia zapobiegające wyładowaniom elektrostatycznym, które może wygenerować człowiek, a co może doprowadzić do uszkodzenia części elektronicznych. Następnie instalowany jest przycisk bezpieczeństwa. Na stanowisku obok przygotowywany jest kabel sygnałowy, który również podlega wymianie. Tak przygotowane urządzenie ponownie trafia na stanowisko testowe. W ten sposób jeszcze przed wysłaniem do klienta można sprawdzić, czy wszystkie jego funkcje działają poprawnie. Proces przygotowania wysyłki jest również monitorowany. Panel umieszczany jest w kartonie przy użyciu woreczków z rosnącą pianką, która dopasowuje się do jego kształtu. W ten sposób panel zabezpieczany jest przed ewentualnymi uszkodzeniami mechanicznymi, jakie mogłyby powstać podczas transportu. Większe urządzenia, jak na przykład silniki, pakowane są do drewnianych skrzyń. RGB Elektronika zajmuje się m.in. naprawą podzespołów do maszyn CNC, wtryskarek, robotów przemysłowych. Każdego dnia zespół techników realizuje naprawy, dzięki którym fabryki przywracane są do działania. Fabryki w Polsce.
Zasubskrybuj kanał, a na pewno niczego nie przegapisz. A jeśli chcesz dowiedzieć się czegoś więcej o prezentowanej w odcinku firmie, odwiedź portal fabrykiwpolsce.pl.